Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale związanym z dodatkiem do Mistrzostw Świata. Jak widzicie, EA właśnie opublikowało nowe ikony, które będą w dodatku do Mistrzostw Świata. Są to 4, na razie nie wiadomo, czy będzie ich więcej. Obejrzymy ten film, nie patrzyłem jeszcze, nie oglądałem tego filmu, więc razem z wami, czekajcie jeszcze chwilkę, nie oglądajmy. Właściwie dzisiaj o 2 w nocy było info z jakiejś japońskiej strony, bodajże Foothead to opublikował, ale nie chciałem robić z tego odcinka, ponieważ nie było to oficjalne jeszcze podane. Jak wiecie, ja nie chcę wam podawać nieoficjalnych wiadomości, więc zawsze czekam na to, żeby było oficjalne przez jej podane. Także wiemy, że prawdopodobnie jest to japońska pierwsza ikona. Zobaczymy, czy ona się tu sprawdzi. Także oglądamy. Close, widzieliśmy? Tak jest. Okej, dobra, czekajcie, zobaczymy w komentarzach, bo nie widziałem dokładnie, kto tam był. I okej, także jak widzicie, jest to Bobby Moore jeszcze, Nakata, Japończyk. Czekajcie, spróbuję zastopować, jak będą te wszystkie ikony pokazane. Close, Bobby Moore, Nakata i czekajcie. I Gary Lineker, z tego co nam wyczytałem w komentarzach. Także to są 4 oficjalne ikony, które zobaczymy w dodatku do Mistrzostw Świata. Czy będzie ich więcej? Myślę, że tak. Myślę, że będą dodawali co jeden dzień jakąś nową, jedną ikonę podawali nam. Jest to naprawdę bardzo fajne, jeżeli pewnie będą pytania, czy to te ikony zostaną na kolejną FIFA. Wydaje mi się, że nie, ale bardzo bym chciał. Także zobaczymy, co się stanie. To są pierwsze ikony, które będą, pierwsze nowe ikony, które będą w dodatku do Mistrzostw Świata. Napiszcie, co sądzicie o tym i widzimy się dzisiaj o 20 w nowym odcinku z nowej serii. Mam nadzieję, że dzisiaj, nie wiem, czy się wyrobię jeszcze, mam nadzieję, że tak, jeżeli nie, to po prostu ten odcinek będzie jutro. Także to by było na tyle i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.